Cześć kochani, to już jest chyba nasz trzeci dzień, co? W Malwal. Mieliśmy właśnie dzisiaj pływać z sardynkami, ale powiem wam, że wczoraj byliśmy na Kawasan Falls, czyli na wodospadach, i byliśmy tak padnięci, tak zmęczeni, że spaliśmy dzisiaj do 11. Więc jest chwilka po 12, my dopiero tak naprawdę się zebraliśmy, idziemy złapać jakieś śniadanko. No, także nasz plan się troszeczkę posypał. Może jeszcze jest szansa, chociaż ja nie wiem, czy te sardynki jeszcze wieczorem pływają. Także zobaczymy, zobaczymy, co nam się uda zrobić, ale idziemy na śniadanko w bardzo ładne miejsce, także wam pokażemy. A to są lokalne taksóweczki. Tutaj czekają sobie przy naszym hotelu. A my akurat mamy bardzo blisko, więc nie potrzebujemy. W ogóle tak wygląda droga. Powiem wam. Tak, nie wszędzie jest asfalt. Natomiast wczoraj poznaliśmy taką parę z Irlandii, która podróżuje od 3 miesięcy po Azji. Byli w Tajlandii, byli w Wietnamie. I teraz od niedawna są na Filipinach i właśnie mówili nam, że i tak Filipiny są zdecydowanie bardziej rozwinięte niż te pozostałe kraje. Że tutaj są w ogóle fantastyczne drogi w porównaniu do tego, co widzieli w innych krajach. Także chyba nie powinniśmy narzekać. To jest insect, Józefek? O fu, zobaczcie. Nigdy nie widziałam tak wielgachnego insekta. Fu. Fu. No, a tu już się zaczynają takie, wiecie, typowe nadmorskie knajpeczki. A, no, domeczki. Generalnie jest naprawdę bardzo ładnie, także... Zobaczcie, tu już jest woda. Można też sobie zamówić lokalny masaż. Słuchajcie, tak wygląda studio masażu. I masaże całego ciała na godzinę kosztują około 30 zł, także świetna cena. Pokażę wam jeszcze, tak, pokażę wam jeszcze widok. Naprawdę wygląda to super. Ta woda jest autentycznie przezroczysta. Ci ludzie tam, to oni właśnie teraz nurkują, żeby oglądać sardynki i żółwie. Właśnie to mieliśmy robić. No ale nie wstaliśmy za wcześnie. Normalnie jest tutaj dużo więcej ludzi, bo właśnie tutaj jest to skupisko sardynek. Zdarzają się też żółwie, znaczy często są też żółwie. No ale my po prostu zaspaliśmy, także... No nic. Dobra, idziemy, słuchajcie. Na sztabankę już założyłam czapkę, jak widzicie, bo no, nie wytrzymałam z tym słoneczkiem. Słuchajcie, to co widzicie za nami, to jest po prostu absolutnie najlepsze miejsce, w jakim chyba w ogóle byliśmy, nawet nie tylko tutaj. Mają niesamowite takie miski ze śniadaniami. Teraz akurat byliśmy tylko na kawie, bo mają po prostu no, genialną kawę. Pokażę wam, jak taka miska śniadaniowa wygląda. Bo robiłam zdjęcia, jak tutaj byliśmy chyba wczoraj. Naprawdę genialne, genialne miejsce. Także jeżeli jesteście w okolicy, to zapraszamy. A teraz przeszliśmy tylko przez ulicę, jesteśmy w innym miejscu. Ale zobaczcie, jesteśmy przy samej wodzie. Chcieliśmy sobie trochę pochillować dzisiaj. Hi, good afternoon. Do you have some sea view table? You want to sit downstairs? Yeah. Yes. Yeah, there is a shadow, I see. Oh, thank you so much. Niech was nie przeraża ten widok, natomiast to nie jest po prostu plaża. Tutaj w ogóle w naszej okolicy nie ma jakby plaży. Natomiast można pochillować z widokiem na wodę, co właśnie zamierzamy zrobić. Zobaczcie to. Już mówiłam, że woda jest przezroczysta. Jest przezroczysta. Zobaczcie, jakie tutaj są w ogóle ceny. Świeże soki, na przykład z banana, z ananasa. To jest taka ich żółta limonka z arbuza mango albo miksu.
to trzeba pomnożyć razy 0,8, czyli na przykład taki z melona kosztuje około 9 zł. Sok. Shake'i też z tego robił. I siedzicie sobie z takim widokiem. Naprawdę myślę, że nie ma co narzekać. W ogóle te rzeczy są tutaj bardzo, bardzo tanie, jeżeli chodzi o soki, no ale wiadomo, oni mają tych owoców mnóstwo. No. A to wygląda jak jakiś cmentarz dla łódek. Chciałam wam pokazać jedną rzecz, bo słuchajcie, jesteśmy po tym naszym takim mini lęczyku. Trochę poczytaliśmy książki właśnie tam nad wodą i wróciliśmy do naszego kompleksu, czyli do naszego, no powiedziałam, hoteliku. I zobaczcie, w środku tutaj mamy bankomat. Nie wiem, czy dobrze widzicie, ale o tutaj jest. Tak, zobaczcie tą scenerię, już wam tylko pokażę. To jest wszystko własnością naszego tego resortu. I pod palmą jest sobie, słuchajcie, bankomat. Także... O, a tutaj jest zejście do morza. Chyba wam pokazywałam to wczoraj. Czekajcie, pokażmy, gdzie mój małżonek. Co się stało? O nie. Zmyła. Tak, no zmyła. No ale generalnie to wam pokażę jeszcze to zejście do wody. Bo właśnie tutaj od naszego domku jest bardzo blisko. Oczywiście moja wewnętrzna cebula nie pozwoliła nam zarezerwować domku tutaj z widokiem na morze, ponieważ były dwa razy droższe, więc mamy domek z widokiem na ogród. Natomiast wygląda to tak, widzę, że tu jesteś, ludzie idą pływać. Zobaczcie, zobaczcie. Też tu pływaliśmy naszej pierwszej nocy. Znaczy wieczoru, jak przyjechaliśmy, zobaczcie. I tu mamy zejście bezpośrednio do wody. Także nieźle. Dobra, słuchajcie, nasz plan na teraz jest taki... Pod słońce to nic nie widzieć, ale... Plan na teraz jest taki, że przebieramy się w stroje kąpielowe. Bo już jest 16 prawie, więc słońce trochę zaszło, już nie parzy. Słuchajcie, mówiłam do was wcześniej, ale wyładowała mi się bateria, więc tylko mówiłam, że wracamy do pokoju. Przebrałam się właśnie w strój kąpielowy. Mąż jeszcze się naciera w malsamami. On jest, wiecie co, taki biedniutki. Wiecie, ja mam tutaj poparzone ramię trochę. Jest tutaj czerwone i trochę mnie to boli. Natomiast on ma po prostu całe spalone plecy i właśnie tutaj ramiona. On też ma dużo bardziej delikatną skórę i wiecie, tak jak wam mówiłam, pomimo tego, że się gdzieś tam chodziliśmy przed słońcem, to wiecie, temperatura w cieniu to 32 stopnie, no i to słońce jest naprawdę... Naprawdę mocne, więc no nie byliśmy wystarczająco ostrożni. No dlatego smaruję się kremami. Ja właśnie idę na basen. Widziałam chwilę temu, że było pełno. Mam nadzieję, że chociaż jeden leżak się zwolnił. Bo jak nie, to biedulka będę musiała leżeć na trawie. A nie chciałabym tego. Także zobaczcie, to jest nasz basen. Tak to wygląda. Także idę szukać miejsca dla siebie. Kochani, my jesteśmy już pobasenowani. Zbieramy się właśnie na kolację. Chciałam wam pokazać tylko jedną rzecz. Słuchajcie, kupiliśmy dzisiaj aloe vera, które pomaga właśnie na poparzenia słoneczne i powiem wam, że to naprawdę działa. To jest aloe vera stąd. I po prostu jest to genialny produkt. Jeszcze wam pokażę. Zapłaciliśmy za niego, kurczę, niecałe 30 zł. Jezus, czekajcie, sekundkę. Nie mogę. Józefa, jak otworzysz mi... Nagi. O, patrzcie. Prawdziwe aloe vera. No. Czemu wam chciałam o tym powiedzieć? Dlatego, że to naprawdę pomaga na oparzenia i jest super. Zbieramy się na wieczór, więc jest nasz konieczna rzecz, którą musimy wziąć, czyli muga. Powiem wam, że jak jesteśmy w Polsce, to mnie raczej komary się nie czepiają, ani żadne muszki. A tutaj rzeczywiście pierwszej nocy popsikałam się tak, wiecie, niezbyt dokładnie, po prostu sam sobie psiknęłam. To mnie bardzo, bardzo obsiadały, także uciekaliśmy
do hotelu z powrotem, żeby się popsikać więcej, więc teraz wszędzie ze sobą nosimy, wiecie, żeby po prostu reaplikować to w międzyczasie. I jeszcze chciałam pokazać, jakie dzisiaj kupiliśmy suweniry od takich małych dziewczynek, które sprzedawały. To jest żółw wykonany z drewna, jest to magnes, to jest bransoletka z muszelkami i ja dzisiaj założyłam sobie tylko i wyłącznie po to, bo wiecie co, te dzieciaki, które sprzedają te rzeczy, one po prostu bardzo atakują, więc jak założę sobie to, to może już nie będą do nas podchodzić. I to jest, słuchajcie, bransoletka z kłem rekina. No, naprawdę z kłem rekina, bo oni tutaj w miejscowości poniżej nas, tak jak my tutaj w naszej miejscowości znane jest to, że jest oglądanie tych sardynek i żółwi, to jakby w miejscowości nieopodal, po drugiej stronie wyspy, która się nazywa Oslop, jeździ się na oglądanie, na pływanie z rekinami. To są oczywiście rekiny, które nic tam wam nie zrobią, jakby oczywiście nie można też ich dotknąć, tak? Natomiast pływają tak blisko, że po prostu można, wiecie, z takim zestawem do nurkowania, ze zwykłą rurką się zanurzyć i już się widzi te rekiny. Także to jest to znane w tej okolicy. No i słuchajcie, to już jest koniec naszego dnia, także idziemy tylko dzisiaj na kolację. Myślę, że pójdziemy do tego samego miejsca, w którym już byliśmy, do tej pysznej azjatyckiej restauracji. Także nie wiem, czy jeszcze będę do was nagrywać, jeżeli nie, to bardzo dziękuję wam za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmie, pa! Cześć kochani, witajcie. To już jest nasz ostatni dzień w Moalboal. Słuchajcie, dzisiaj rano byliśmy na nurkowaniu. Nurkowaliśmy sobie z sardynkami i innymi rybkami, ale przede wszystkim z żółwiem. Jestem tak tym podekscytowana. Jeżeli chodzi o samo nurkowanie, to nakręciliśmy wam osobny filmik, dlatego że robiliśmy to telefonem. Nie jestem pewna, jaka będzie jakość, dlatego po prostu wolimy to zmontować jako osobny materiał. Także jeżeli już będzie gdzieś online, to wam oczywiście tutaj podlinkuję. Teraz mieliśmy trochę inne plany na dzisiaj, natomiast powiem wam, że nurkowaliśmy przez 2,5 godziny, co nam to zajęło łącznie? Tak, i powiem wam, że tak bardzo się zmęczyliśmy. Naprawdę, ja nie spodziewałam, że tak się po prostu będzie to takie męczące, więc mieliśmy malutką drzemkę zaraz po. Teraz jest... Teraz jest już godzina 13. Chcieliśmy pojechać do innej miejscowości, żeby obejrzeć jeden wodospad taki trochę dziki, natomiast no jest to kawałek drogi stąd i stwierdziliśmy, że po prostu byłoby prawdopodobnie tak, że wylądowalibyśmy wieczorem, musielibyśmy jeździć jeszcze w nocy. No a tutaj niestety te drogi nie są aż tak bezpieczne, słuchajcie, żeby się zapuszczać. Prawda, mąż? Mąż nie chciał w nocy jechać. Prawda, prawda, prawda. Wszystkim się zgadza. No, więc postanowiliśmy po prostu odpuścić i teraz, słuchajcie, idziemy do tej naszej miejscowości, czytaj, tej jednej ulicy z restauracjami, bo na tej samej ulicy jest kilka punktów masażu. I chyba wczoraj wam pokazywałam, bo właśnie obok tego miejsca przychodzimy. Zobaczcie, tutaj można się też wymasować. Widzicie, tutaj lokalsi się masują. Tutaj pod chmurką. Natomiast my idziemy do innego miejsca. Jest kilka punktów masażu właśnie na tej jednej ulicy, o której wam mówiłam. I już nawet wypatrzyliśmy sobie taki jeden punkt, który nam się najbardziej podobał. Także wiemy, gdzie idziemy. Mam nadzieję, że będą miejsca, że nie będzie kolejek. Jest, wiecie, tak jak mówiłam, jest popołudnie. W związku z czym nie powinno być problemu. A teraz wam jeszcze, słuchajcie, pokażę, bo to jest dokładnie miejsce, w którym byliśmy dzisiaj rano. Tutaj dokładnie tak samo wyglądaliśmy. I te wszystkie łódeczki, które tutaj widzicie, to są po prostu wycieczki. Wycieczki ludzi po prostu przywożą i oni sobie tutaj oglądają. Jestem pewna, że tam jest żółw, dlatego że jest takie duże skupisko ludzi i pewnie tam jest drugi. A tam daleko ludzie oglądają sardynki, także to byliśmy my dzisiaj z samego rana. Rzeczywiście jest więcej wody niż było rano, co? No. Dziwna sprawa, słuchajcie, my dzisiaj tu byliśmy chwilkę przed 8 rano. I było trochę mniej wody. Teraz jest... Teraz jest więcej, no ale myślisz, że to lepiej czy gorzej? To jest lepiej. To chcesz jeszcze raz? Nie. Nie, bo już nie ma. No a co oni tam robią? Inne rybki. Inne rybki. Tak, słuchajcie, bo tam po prostu tyle. No zresztą zobaczcie wszystko na filmie, naprawdę. Fantastyczna przygoda, natomiast nie spodziewaliśmy się, że tak męcząca. Naprawdę, w szczególności, że ostatnie półtorej godziny zajęła nam droga, bo byliśmy, wiecie, już bardzo daleko. No, zaraz, poczekajcie. Tak. Byliśmy bardzo daleko i musieliśmy wrócić do punktu, w którym wchodziliśmy. I powiem wam, że ta droga w jedną stronę zajęła nam godzinę, a w drugą półtorej, bo po prostu płynęliśmy pod prąd. Słuchajcie, my się tak zmachaliśmy tym płynięciem pod prąd, że to jakaś masakra.
No, więc stwierdziliśmy, że masaż to jest świetny pomysł. W ogóle śmieszne są tutaj ceny masażu, bo my masaż, na który ja będę szła, oczywiście mam nadzieję, że się wszystko uda, kosztuje 680 pesos, czyli około niecałe 60 zł. Jest to godzina masażu. Także powiem wam, całkiem nieźle. Więc jeżeli chodzi o cenę tych rzeczy, to jest tutaj tanio. No. Tutaj obok mnie widzicie, wszędzie są właśnie te miejsca do nurkowania. Tu jest postój taksówek, jak widać. Taksówek, motorków. No. You can put here. I can help you. Yes. Okay. Thank you so much. So. For me? Yes. I want this one. Leg and foot for 1 hour or 30 minutes? 1 hour. I want. Czekam sobie. Bardzo podekscytowana. Już to ma coś. Excited? Super, było naprawdę ekstra. Spać mi się teraz. O, wspaniały masaż. Zresztą jak to jest w ogóle klimatycznie. Miałam też masaż głowy. Już odpływałam tam. Tak. Jeszcze imbirowa herbatka. O, jakie to dobre. So we had leg food 1 hour and Swedish 1 hour. Yes? Yes. Słuchajcie, masaż był fantastyczny, naprawdę fantastyczny. Ja miałam masaż całego ciała, Józio miał masaż tylko nóg, ponieważ dalej ma spalone plecy, nie chciał ryzykować. Powiem wam naprawdę coś genialnego. Godzina w ogóle zleciała w 5 minut i powiem wam, że ja miałam trochę zakwasów w łydkach. Ta pani tak mi to wymasowała, że już mi nawet nic nie boli, także no genialne. Mieliśmy przyjść na kawę zaraz po, ale nie wiem czy widzicie, wylądowaliśmy w greckiej tawernie. Tutaj w tej naszej miejscowości, znów w tej jednej ulicy, która jest tutaj za mną. Są dwie takie knajpki europejskie, właśnie jedna z pizzą, w której byliśmy i to jest druga. Słuchajcie, one są zawsze pełne, więc dzisiaj przyszliśmy na co przyszliśmy. Ja nie mam tak dużo opcji, bo mam tylko wrapa z pity z falafelkiem, ale wciąż jest to dobre. Zazwyczaj nie jemy o tej godzinie, ale powiem wam, że zazwyczaj nie jemy o tej godzinie, ale dzisiaj właśnie przez te pływanie z sardynkami z rana po prostu ja jestem cały czas głodna, także przyjdźmy teraz na lunch, pokażmy. Co wybrałeś? Czy nie wybrałeś? Kebab też mają. Ja chcę. They really have kebab. Mm-hmm.
głośno, więc nie jestem pewna, czy będziecie mnie słyszeć. Wybraliśmy się na ucztę, zamówiliśmy sobie zupę, dwa dania i jeszcze po drineczku, także celebrujemy dzisiaj naszą ostatnią noc. W ogóle zobaczcie. Ta nasza spokojna ulica przemieniła się teraz w klubownię wielką. Jest tu kilka właśnie klubów, barów. Nocne życie się zaczyna, a dodatkowo, nie wiem czy wiedzieliście, Filipińczycy uwielbiają karaoke, więc co drugi bar jest barem karaoke. Niestety śpiewają w swoim języku, więc nie do końca możemy zrozumieć, a tym bardziej się przyłączyć. No ale w ogóle powiem wam, że zebrało mi się na refleksję i później jak zejdziemy trochę cichsze miejsce, to powiem wam kilka takich ciekawostek, bo wydaje mi się, że trochę rzeczy tutaj na Filipinach nas zaskoczyło. To jest nasz ostatni wieczór właśnie tutaj na wyspie Cebu, a jutro lecimy na wyspę, dla której w ogóle wybraliśmy Filipiny na wakacje. Także jesteśmy niesamowicie podekscytowani i bardzo, bardzo czekamy na jutro, także już jutro będą jeszcze lepsze filmy. Przepyszność już przeszły. Seafood. Owoce morza. Słuchajcie, nie wiem czy wam mówiłam, ale tu mieli też wegańskie opcje, oto moja. Bakłażan w sosie czosnkowo-pikantnym z ryżem. I słuchajcie, zapomniałam wam powiedzieć, zamówiliśmy sobie rum z kolą. Każdy z nich kosztował 90 peso, czyli około 7 zł za taką szklaneczkę. Myślę, że nie skończymy na jednej. Ale i tak, słuchajcie, byliśmy w pierwszym barze, w którym tutaj byliśmy, znaczy w restauracji. Zamówiłam sobie rum z kolą za 40 pesos, czyli za 3, przeliczaliśmy to, 3,40. Kocham takie ceny, także. A są tu też bary, gdzie można kupić rum z kolą za 300 pesos, także. A uwierzcie mi, jest tak samo pyszne. I jeszcze przyszło pierwsze danie mojego męża, Tom Yum z owocami morza. Słuchajcie, ryż dodatkowo do tego, także smacznego dla nas! Ja się kompletuję. Zdradzę wam dwie ciekawostki. Po pierwsze, Filipińczycy jedzą każde danie łyżką i widelcem. Tak to wygląda. A po drugie, powiem wam, że to jest już któreś danie, które wygląda tak, że macie na przykład warzywa i one są podane bez sosu. Widzicie, tu nie ma sosu. Ale jak to się je, w ogóle nie czuję, tego sosu nie ma. Ten bakłażan jest tak pełen smaku, że ja w ogóle nie odczuwam, że tu nie ma sosu. Naprawdę. Niesamowite. Nie wiem, jak oni to robią, po prostu to jest tak genialne. Smak jest tak niesamowity. Pysznie trafiliśmy. Mąż też zachwycony, co? No. Pyszne. A miejsce się nazywa... Nie wiem, jak się nazywa. Słuchajcie, my już jesteśmy po kolacji, naprawdę była to chyba najlepsza kolacja, jaką tutaj jedliśmy, prawda? Naprawdę genialne. Józio jadł... Tom Yum było bardzo. Tak, Tom Yum, krewetki, ja miałam takie danie z bakłażanem, no po prostu było wszystko, wszystko genialne. Rum z kolą za 90 pesos, bardzo nam się to podobało. I za cały zapłaciliśmy 1100 pesos, mieliśmy 3 główne dania i 4 drinki łącznie, więc zapłaciliśmy... Jeszcze zupa. Tak, zapłaciliśmy niecałe 100 zł, więc świetna cena. A chciałam wam właśnie powiedzieć kilka ciekawostek na temat w ogóle Filipin. Nie wiem, czy wiecie, Filipiny są krajem katolickim. I co to oznacza, ponieważ zbliżamy się do końcówki marca i za chwilę będzie Wielkanoc. Tutaj Wielkanoc jest w ogóle wielkie wydarzenie dla nich. I to, co zauważyliśmy, że w niektórych bankomatach już nie było pieniędzy. I właśnie usłyszeliśmy od ludzi, którzy tutaj podróżują, że właśnie przez to, że zbliża się Wielkanoc, to ludzie wypłacają ogromne kwoty z bankomatów. Bo tutaj się wszędzie płaci gotówką, to też jest jakby ważne, żeby sobie wspomnieć. I słuchajcie, nie ma w niektórych bankomatach pieniędzy, bo ludzie już wypłacają na Wielkanoc, także to jest bardzo zabawne. I drugą taką ciekawostką, która nas tutaj zaskoczyła, to jest to, że ludzie tutaj nie palą papierosów. Nie. Naprawdę. To ja nie widziałam co? Może ze 3 osoby palące papierosy i byli to przejezdni. Znaczy, jakby wiecie, biali po prostu turyści. Filipińczycy w ogóle nie palą papierosów, a co więcej, w wielu miejscach takich otwartych jest zakaz palenia. Czyli na przykład byliśmy gdzieś tam w restauracji, nie w restauracji, nawet jak byliśmy w Manili, pokazywałam wam w tym forcie i tam był taki ogród, no na zewnątrz, tam nie można było palić. Generalnie nigdzie tutaj nie można palić, ludzie naprawdę nie palą papierosów, także czy to znaczy, że są zdrowi, nie wiem, bo jedzą tak dużo smażonego i tłustego jedzenia, że nie sądzę, no ale nie palą przynajmniej papierosów. Dobra,
My zbieramy się do hotelu, musimy się jeszcze spakować dzisiaj, no bo tak jak wam mówiłam, jutro wyruszamy na wyspę, dla której tak naprawdę tutaj przylecieliśmy, czyli dla której przylecieliśmy na Filipiny. Także już jutro pokażemy wam, jak ta wyspa wygląda. Mogę wam tylko zdradzić, że została ona ogłoszona najpiękniejszą wyspą świata i mamy nadzieję, że właśnie taka będzie. Chociaż będziemy na dzisiaj kończyć. Także bardzo dziękujemy wam za oglądanie i do zobaczenia już na kolejnej wyspie. Pa!